Kantor Poker. Rywal dobrze się trzymał do pewnego momentu, tak bym powiedział, ale później nie tyle dostał się w krzyżowy ogień pytań, ile w krzyżowy ogień waszych podań. Te krzyżowe podania rzeczywiście rozmontowały obronę Falconu. No tak, oczywiście. Falcon, drużyna też dobrze grająca piłką, utrzymująca się przy niej w bardzo, można powiedzieć, dobry sposób. Potem można powiedzieć, po tych takim im połączeniu, widać, że chłopaki naprawdę mają umiejętności, no ale jak to można powiedzieć, uwolnił się duch drużyny naszej, można powiedzieć, szybkie podania, no i padały bramki. No to było, myślę, kwestią czasu, bo zgrani jesteśmy, myślę, dużo lepiej niż drużyna Falconu, także to dało nam zwycięstwo, myślę. Też można powiedzieć, że zespół został zdominowany przez domino, bo domino dzisiaj strzeliłeś kilka ładnych bramek, takich jak lubisz, pewnie po kontrze ładnych, takich soczystych, powiedziałbym. No tak, bardzo się cieszę, że tutaj dobrze byłem jakby wynajdywany przez kolegów. No, akurat atutem jest szybkość, także myślę, że takie piłki, jak rzucił bramkarz, no to myślę, że no, trzeba wykorzystywać i dobrze się rozumiemy tutaj i z Maciejem, i ze Szpalikiem, i ze Smurką, także no, wystarczyło umieścić w sieci, no co mam dużo powiedzieć. Kantor bez zmian rzeczywiście nie ma Krzysia, tak? No nie ma. To poważna strata, bo przez zawodnik kreujący grę, jakoś odnajdujecie się bez takiego reżysera gry? No na pewno jest ciężko, dużo trudniej się gra w ataku przede wszystkim, no bo jakby nie patrzeć, to Krzysiu robił tą przewagę z przodu i tak naprawdę dogrywał takie piłki, że tylko trzeba było wykończyć i tutaj no musimy włożyć dużo więcej przede wszystkim sił i szukać jakby swoich szans przede wszystkim z kontr, no bo ta obrona w pierwszych meczach wyglądała dosyć słabo, straciliśmy sporo bramek, jak na drużynę, która rzeczywiście ma aspirację, żeby być wysoko w tabeli, no ale teraz straciliśmy tylko jedną bramkę, także no trzeba się z tego cieszyć, no ale brakuje Krzysia, na pewno brakuje. Ktoś go zastąpił, ktoś doszedł, czy to jakby po prostu skład skromniejszy jednego zawodnika? No jest skład skromniejszy, w sumie można powiedzieć, że w poprzedniej rundzie to mieliśmy szerszy skład, bo mieliśmy także na pierwsze spotkanie przyszło 13 zawodników, później jakby coraz mniej zawodników na każdy kolejny mecz i trzeba było sobie radzić, no tutaj na zmianę mamy praktycznie jednego, dwóch zawodników, czy pan Rysiu, czy jakiś inny zawodnik, który dojedzie, no to wtedy gra, nie? A tak to jest ciężko, nie? Nie przegraliście, bramki straciliście, ale nie przegraliście jeszcze w lidze, bo remis tylko wam się przytrafił. No tak, z remisem, no można powiedzieć, w ostatniej akcji straciliśmy bramkę. No teraz można powiedzieć, trochę to boli, no bo tak byśmy mieli komplet. Walczylibyśmy, można powiedzieć, z autami na równi, no a teraz jakby, a teraz dokładnie, no nie możemy praktycznie już teraz pozwolić sobie na jakąś wpadkę, także no trzeba walczyć.